Witam Was drodzy uczniowie, mam na imię Adam i prowadzę dla Was kurs dla gimnazjalistów. Dzisiaj zajmiemy się tematem rodzaj tlenków i ich reakcje. Zatem, co to są w ogóle tlenki? Co to są tlenki? Tlenki są to związki chemiczne składające się z jakiegoś atomu M i tlenu, czyli atom M, tlen. Natomiast i tak, jaka jest budowa? Jakie są wartościowości i jak w ogóle wyglądają te tlenki? Zatem, po pierwsze, bardzo ważna rzecz, że wartościowość atomu tlenu w tlenkach jest zawsze równa 2. Czyli zawsze nad tlenem w tlenkach jest dwójka rzymska. To trzeba sobie zapamiętać. Natomiast wartościowość tego atomu M jest różna. Ja tu oznaczyłem to jako X. Czyli, znając już jak ustalamy wartościowość i jak ona się ma do naszego wzoru chemicznego, wiemy, że skoro tlen ma dwójkę rzymską, no to tutaj powinna być dwójka arabska na krzyż przy tym atomie. Natomiast skoro pierwiastek M ma wartościowość X, to przy atomie tlenu powinna być X. I oczywiście pamiętamy o zasadach, że gdybyśmy mieli na przykład zamiast X dwójkę, no to te dwójki by się skróciły, byśmy mieli jedynkę, albo gdybyśmy mieli na przykład dwie liczby parzyste różne, to również by się skróciło. Czyli wtedy by trzeba wstawić cyfry te, które zostały po skróceniu. I tak, jakie mamy rodzaje tlenków? W gimnazjum musicie znać tak naprawdę dwa rodzaje tlenków. Jednak ja tutaj podałem jeszcze jeden rodzaj tlenków z tego względu, że to jest bardzo łatwe do zapamiętania. No i to jeszcze jest takie na poziomie gimnazjalnym. Zatem mamy trzy rodzaje tlenków, które powinniście znać po skończeniu gimnazjum i przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego. Zatem pierwszy rodzaj tlenków są to tlenki kwasowe. Są to tlenki niemetali, szczególnie takich niemetali jak siarka, węgiel, azot, fosfor, czyli takich niemetali, które wchodzą w skład kwasów. Kwasów tlenowych, czyli musicie znaleźć sobie kwasy tlenowe i sprawdzić właśnie z jakich pierwiastków się składają. I wtedy zobaczycie, że jednym z tych pierwiastków, który wchodzi w skład tych kwasów, jest niemetal z grupy właśnie siarki, z grupy fosforu, azotu. Natomiast tlenki obojętne są to tlenki również niemetali. Jednak są to tlenki tak naprawdę, których jest bardzo niewiele i mają one specyficzne właściwości. Jeden z takich tlenków jest tlenek węgla 2 lub inaczej tlenek węgla, pospolicie nazywany. No i ostatni rodzaj tlenków, jaki chciałem Wam omówić, są to tlenki zasadowe i są to tlenki metali z pierwszej i drugiej grupy układu okresowego, czyli w skład tego tlenku będzie wchodził atom metalu, tutaj w miejsce pierwiastka M, który będzie z pierwszej lub drugiej grupy układu okresowego. I takimi przykładami metali mogą być na przykład potas, sód, lit czy też wapń. To są przykłady metali, które występują w tlenkach zasadowych. I tak, skąd się wzięły nazwy tlenki kwasowe i tlenki obojętne i zasadowe? Skąd to się wzięło? Zatem tlenek kwasowy jest to taki tlenek, który w reakcji z wodą daje kwas. I stąd się wzięła właśnie nazwa kwasowe. Natomiast tlenek obojętny jest to taki tlenek, który w reakcji z wodą nic nie daje. Czyli tak naprawdę nie reaguje z wodą. Natomiast tlenek zasadowy w reakcji z wodą daje nam zasadę. I tutaj mamy zobrazowane, jak rośnie pH. Zobaczmy. pH obojętne, czyli 7, będzie dla tlenków obojętnych, które w wodzie nie reagują, nic się nie dzieje. Więc będziemy mieli pH obojętne, czyli pH takie, jakie ma woda. 7. Natomiast pH kwasowe, które mamy tutaj, będzie dla tlenków kwasowych. Czyli tlenki kwasowe w reakcji z wodą dadzą nam kwasy, czyli pH roztworów wodnych tych tlenków będzie poniżej 7. Będzie to odczyn kwasowy. Natomiast jeśli chodzi o tlenki zasadowe, to one w reakcji z wodą dają nam zasady, czyli ich wodne roztwory
tu jest pH równe 14. I wody roztwory będą miały pH pomiędzy 7 a 14, czyli będą miały odczyn zasadowy. Przejdźmy natomiast teraz do tego, jak nazywamy w ogóle takie tlenki. Jak ustalamy wartościowość w nich i jak je nazywamy i jak ustalamy rodzaj tych tlenków. To, co przed chwilą powiedziałem, czy mamy tlenek kwasowy, czy zasadowy, jak to ustalamy. Zatem zobaczmy, pierwszy przykład. Tlenek, który ma w swoim składzie oczywiście tlen i atom magnezu. Atom magnezu. Tlen zawsze w tlenkach jest dwuwartościowy, więc od razu wpisuję dwójkę na tlen. To jest bardzo ważne. Natomiast pytanie teraz, ilu wartościowy jest magnez? I ja, widząc taki wzór, mogę od razu to ustalić. Bo zobaczmy, gdyby magnez był wartościowy 1, czyli byśmy mieli MgO, tlen dwuwartościowy, a magnez jednowartościowy, to wtedy na krzyż cyfry by nam dały taki wzór, że dwójkę mamy przy magnezie, Mg2O. Natomiast czegoś takiego nie ma. Zobaczmy, mamy MgO. Wynika z tego, że magnez musi mieć również wartościowość 2. Bo jak te dwójki skrócimy, to uzyskuje dwie jedynki. Czyli te cyfry, które mam tutaj. Bo jak nie ma żadnej cyfry przy atomie na dole, to oznacza, że jest jedynka. Czyli tlenek będzie się nazywał tlenek magnezu 2. Lub po prostu tlenek magnezu. Bo to jest teraz bardzo ważne, co powiem. Bardzo ważne, słuchajcie, że atomy z pierwszej i drugiej grupy układu okresowego mają zawsze taką samą wartościowość jak numer grupy układu okresowego i dlatego w nazwach związków, jak podajemy nazwę metalu, czyli tlenek magnezu, to nie podajemy cyfry 2. Nie podajemy tej dwójki, bo jesteśmy świadomi tego, że magnez jest w drugiej grupie układu okresowego i skoro jest w drugiej grupie, to musi mieć tą wartościowość 2 i dlatego się tego nie podaje. Wartościowość się podaje tylko w przypadku metali, które mogą mieć różną wartościowość. Czyli w zależności od tego, w jakim związku chemicznym są, to mogą mieć inną wartościowość. Niekoniecznie taką jak numer grupy. O tym już mówiłem na jednej z poprzednich lekcji. Następny tlenek. Tlen dwuwartościowy, glin trzywartościowy. No bo widzimy, że na krzyż dwójka, trójka przy tlenie na dole. Czyli tlenek glinu 3. Następny. Tlen dwuwartościowy, natomiast pytanie, ile jest siarka wartościowa, skoro trójka jest przy tlenie na dole. Prawda? No bo nie może być siarka trójwartościowa, bo jakbyśmy mieli trójwartościową siarkę, czyli byśmy mieli coś takiego SO, tlen dwuwartościowy, a siarka trójwartościowa, to byśmy mieli S2O3, a mamy SO3. Zatem siarka musi być sześciowartościowa. Bo szóstka nam się z dwójką skróci i uzyskujemy trójkę nad siarką i jedynkę nad tlenem. I wtedy rzeczywiście na krzyż mamy, że tu jest trójka od tej trójki przy siarce i jedynka od tlenu. Czyli tlenek siarki 6. Tlenek siarki 6. Następnie mamy CO. No i zobaczmy, wstawiamy dwójkę przy tlenie. Natomiast węgiel musi mieć również dwójkę. Żeby były dwie jedynki na dole, no to musimy mieć dwie dwójki, one się muszą skrócić, prawda? Skoro tlen zawsze ma dwójkę w tych związkach, no to węgiel też musi mieć dwójkę, bo wtedy wyjdą dwie jedynki, jedna przy węglu, druga przy tlenie i wychodzi CO. Teraz natomiast nazewnictwo w drugim kierunku. Mamy nazwę i chcemy napisać wzór. Tlenek żelaza 2. Zobaczmy, napiszmy. Zaczynamy zawsze od atomu metalu i na końcu zawsze z atomu tlenu. Zatem mamy FeO i teraz musimy ustalić wartościowość pierwiastków. Więc tak, tlen zawsze jest dwuwartościowy w tlenkach, więc dwójka nad tlenem. Natomiast nad żelazem jest to, co podano nam w nazwie, czyli tlenek żelaza 2, więc dwójka. Zatem dwójki się skrócą, uzyskujemy dwie jedynki, czyli nasz wzór tlenku to jest FeO. Następnie tlenek manganu 4, czyli piszemy mangan, Mn i O. Prawda? Mangan i tlen, tak jak wzór tlenków. I tak, tlen jest dwuwartościowy, mangan jest czterowartościowy, czwórka z dwójką się skróci, jedynka jest nad tlenem i dwójka jest nad manganem, czyli będzie MnO2. Bo parzyste liczby się skracają, czyli wartościowości się skróciły. Ale mimo to zobaczmy, że w nazwie jest czwórka, czyli tlenek manganu 4, natomiast skrócenie dwójki z czwórką daje nam uproszczenie, przez to wzór jest nie MnO4, tylko MnO2. Dalej, tlenek potasu.
Skoro nie mamy podanej wartościowości przy atomie potasu, znaczy, że on jest albo w pierwszej, albo w drugiej grupie układu okresowego. Znajdźcie go sobie w układzie okresowym i zobaczycie, że on jest w pierwszej grupie układu okresowego. Znaczy, że potas jest jednowartościowy. Zatem to będzie taki K, O, tlen jest dwuwartościowy, natomiast potas jest jednowartościowy. Czyli będziemy mieli K2O. K2O. No i tlenek fosforu 5. Tutaj nam podali od razu, że fosfor jest pięciowartościowy, więc nie musimy się zastanawiać nad tym, jaką ma wartościowość. Tlen dwuwartościowy, tak jak we wszystkich tlenkach, fosfor 5 i na krzyż wychodzi nam P2O5. P2O5. Przejdźmy natomiast teraz do reakcji tlenków. Pierwszy omówię tlenki zasadowe. Tlenki zasadowe, tak jak mówiłem, są to tlenki takich metali jak wapń, potas, sód i na przykład lit, czyli pierwsza i druga grupa układu okresowego. Czyli tlenek wapnia, tlenek potasu, tlenek sodu i tlenek litu. Pierwsza reakcja, jaką chciałem omówić, będzie to reakcja z wodą. Jak te tlenki reagują z wodą? Tlenki zasadowe, tak jak wspominałem, w reakcji z wodą dają zasady, czyli dają roztwory o pH pomiędzy 7 a 14, czyli odczynie zasadową. Zatem spójrzmy. Mam reakcję tlenku potasu. Potas jest jednowartościowy, tlen oczywiście dwu, tak jak w każdym tlenku, z wodą, prawda? I ma nam w tej reakcji powstać zasada, czyli wodorotlenek, który jest rozpuszczalny w wodzie. Zasada jest to wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie. Zatem potas oczywiście pozostaje nam jednowartościowy i oczywiście należy znać wzory wodorotlenków. Tutaj musicie sobie albo sięgnąć do innych lekcji, albo do zeszytu i znaleźć, jak wyglądają wodorotlenki. I wiemy, że wodorotlenki składają się z atomu metalu i z grupy wodorotlenowej, która jest zawsze jednowartościowa. Czyli wodorotlenek potasu, wodorotlenek, jaki otrzymamy w tej reakcji, jest to wodorotlenek potasu lub inaczej zasada potasowa. Tak naprawdę jedyny wodorotlenek z potasem, jaki istnieje, KOH, na pewno go znacie. Natomiast druga reakcja jest reakcja tlenku zasadowego z kwasem, w której powstaje nam sól. I tutaj już trochę wybiegam poza zagadnienie, bo sole są dalej. Niemniej jednak podaje się tę reakcję już wcześniej, mimo wszystko na wcześniejszych lekcjach, mimo tego, że sole jeszcze nie są znane. Sole jeszcze nie są znane. W jednym z kolejnych odcinków omówię trochę zagadnień dotyczących soli. W tej reakcji powstaje sól, czyli sól składa się, zobaczmy od razu na wstępie, z atomu metalu i z reszty kwasowej. Czyli atom metalu, reszta kwasowa Cl, czyli chlor, pochodzi od kwasu chlorowodorowego. Czyli mamy tak, K2O plus kwas chlorowodorowy daje nam chlorek potasu, czyli mamy potas jednowartościowy, który zostaje jednowartościowy i reszta kwasowa jednowartościowa zostaje jednowartościowa i na krzyż mamy 1,1 plus woda. No i należałoby uzupełnić reakcję. Tutaj będzie dwójka przy potasie, czyli odzyskujemy HCl. Przez to mamy również dwa chlory, więc będzie dwójka przy HCl. No i teraz reakcja się zgadza. Przepraszam, tutaj jeszcze też powinienem uzgodnić. Dwójka powinna być przy KOH, poprzedniej reakcji. Bo każdą reakcję oczywiście trzeba bilansować. No i następnie tlenki kwasowe. Tlenki kwasowe, tak jak wspominałem, tlenki niemetali, szczególnie węgla, siarki, fosforu i azotu, które powinniście znać. No i to będzie tlenek węgla 4, tlenek siarki 4, tlenek siarki 6, tlenek fosforu 5 i tlenek azotu 5. I zobaczmy. Pierwsza reakcja również to jest reakcja z wodą. Tak jak mówiłem, tlenki kwasowe w reakcji z wodą dają nam kwasy. Czyli roztwory odczynie obojętne. O pH poniżej 7. Zatem tlenek siarki 6 w reakcji z wodą daje nam kwas siarkowy 6. I pytanie jest następujące. Skąd wiemy, że akurat kwas siarkowy 6? No bo tlenek mamy SO3, a tutaj mamy SO4. To jest najczęściej zadawane pytanie. Czemu tak się dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że kwas
Siarkowy 6 ma siarkę na sześciowartościowym, jest sześciowartościowa. Czyli zobaczmy, mamy, najpierw ustalamy wartościowość siarki w tlenku. Jak już wiemy, że jest to tlenek siarki 6, czyli że siarka w tym tlenku jest sześciowartościowa, to musimy znaleźć kwas, po pierwsze kwas tlenowy, po drugie kwas, który ma atom siarki i po trzecie kwas, który ma atom siarki, który jest sześciowartościowy. I jak to wszystko rozwiążemy sobie, znajdziemy, to wtedy znajdujemy i to wtedy wiemy, który kwas otrzymujemy w reakcji tego tlenku, danego tlenku. Czyli uzyskujemy kwas siarkowy 6 w reakcji tlenku siarki 6 z wodą. No i druga reakcja jest to reakcja tlenku kwasowego z zasadą. I w wyniku tej reakcji powstaje nam sól plus woda. Sól plus woda. Powstaje nam sól, tak jak mówiłem, sól składa się z atomu metalu i reszty kwasowej. Atom metalu w tym przypadku to jest potas, no bo mamy jedyny atom metalu, znajduje się w zasadzie, czyli wodorotlenku potasu. No i ten potas pojawia się z lewej strony soli. A z prawej strony soli pojawia się reszta kwasowa, czyli naszą resztą kwasową jest SO4. Wynika to z tego, że w reakcji tlenku siarki z wodą uzyskuje ten kwas. Czyli inaczej mówiąc, od H2SO4, od tego kwasu, pochodzi tlenek siarki 6. No i w wyniku reakcji tego tlenku z wodorotlenkiem uzyskujemy taką sól, H2SO4. Tu jeszcze, jeśli chodzi o solę, to omówię to na kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnej lekcji.